Baba, ba, para, para, get down, jump, 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 parakeet. Ty to musisz robić. Ja lubię sobie tak zaśpiewać czasem coś przed wejściem. A mamy papiery rozwodowe, podcast, czyli nasz cykl, w którym sobie razem cykl z Aleksandrą Dąbrowską z domu Kasprzyk e, rozmawiamy na Numer, NIP, różne PESEL. tematy, na różne tematy ważne i nieważne. Są tematy ważniejsze, są tematy takie bardziej lajtowe, są tematy związkowe, no bo w końcu nasz podcast nazywa się Papiery Rozwodowe, gdzie rozwodzimy się nad różnymi rzeczami. Ja nazywam się Maciej Dąbrowski, możecie do mnie mówić proszę pana. Eee... Panie Bralczyk. Panie Bralczyk. Panie Maćku, o nie, tak nie mówimy, nie jesteśmy żadnymi kurwa kolegami. Syfiarzu jeden, tak powinienem tam odpowiedzieć. Panie profesorze. Jak mam braczek na imię? Jerzy. A, ja. Jureczku słuchaj. Jureczku, Jureczku najdroższy. mój kochany. Jureczku kochany. Mordeczko. Słonko. Tak trzeba było mu zrobić. Tam to wczoraj sobie dyskutowaliśmy właśnie z Olą, jak szliśmy na spacer, bo mieliśmy spacer na wybory. Wyborczy spacer. Bo poszliśmy głosować i sobie zrobiliśmy spacer po naszej stolicy. Dobrze, ale dzisiaj nie o stolicy, dzisiaj też nie o Śląsku będzie. Dzisiaj będzie temat, który Ola zadzierzgnęła już jakiś czas temu w którychś papierach Tak, tu możecie zobaczyć pierwszą część tego tematu. Tam wtedy odpowiadały kobiety yy, i kobiety mówiły o swoich partnerach, partnerkach, a dzisiaj pytanie padło to samo w kierunku mężczyzn. Znaczy, nie padło w stronę mężczyzn, szczerze mówiąc. A, czyli u ciebie, bo ty nie, nie, nie zrobiłeś tego? Ja, nie napisałem, że mężczyzn. A, a ja ci ja powiedziałam, żebyś napisał do mężczyzn. No to o co wstydziłbyś? Napisałem, o co wstydziłbyś? Oj Maciek, ty wszystko popsujesz. No. O co wstydziłbyś się zapytać swoją partnerkę partnera. O co wstydziłbyś? No dobrze, no to powiedzmy, że jest część druga, bo Maciek nie umie po prostu nie Ja umiem nie, 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 nie po prostu to, rozumiem. jeżeli ktoś nie rozumie, ale ktoś może się czuć mężczyzną, może z tych osób, które tam odpowiadały. No to w każdym razie będzie o tym i my sobie też podpowiadamy na te pytania. E, więc po prostu lećmy z tym, po kolei, co my tutaj mamy. Czy Korty. chciałaby trójkąt ze swoją mamą? Mam takie pytanie. Słuchajcie, u mnie to nie będą kurwa najprawdopodobniej poważne odpowiedzi. Ja nie, nie odpowiem na to pytanie. Feno napisał, czy, czy umyłaby penis? Ja nie odpowiem też na pytanie, bo Feno udawał, że mnie nie widzi na imprezie. To no właśnie. To mnie nie ja widzi. słyszałem, że Ola powiedziała, że to tak udawałeś. Skoliłeś wąsa i co? I nagle nie poznajesz ludzi. Hmm. Myślę, że wstydziłbym się zapytać o odczucia po pierwszym razie. Że okay. po pierwszym razie, Ale kiedy... po pierwszym razie w ogóle w pierwszym razie, czy pierwszym razie z daną osobą? Nie, pierwszym razie myślę, że z daną osobą, że chodzi o to, że na przykład przespał się z tą partnerką, z tą osobą i wstydzi się o to zapytać. Bo kurde... No bo co, sobie? ej, podobało ci się? No właśnie tak, ej, fajnie było, nie? No jeżeli było fajnie, to ty wiesz, że było fajnie, chyba, że jest zajebistą aktorką, a no, no to wtedy... Co? no to wtedy trafiłeś na zajebistą aktorkę. Albo sam nie potrafisz oceniać, bo masz jakieś braki w... Kompleks może też być, nie? Taki właśnie... No tak, ale możesz mieć braki jakiejś takiej emocjonalności w odczuwaniu, w może empatii, tak w czymś takim, Może tak być. w jakimś spektrum autyzmu, czy... nie potrafisz, nie potrafisz po prostu wyciągnąć jednoznacznych wniosków z, z takiego, wiesz, bycia. Wiesz, no. wiesz, wiesz. Przepraszam bardzo. Nie, bardzo. ale może tak być rzeczywiście. To nie jest dobre pytanie... Na zadanie Co inaczej, można takie pytanie zadać Szczerze mówiąc yy, Tak mi się wydaje, po jakiejś już znajomości Po iluś tam razach, to wtedy Wrócić na... do tego pierwszego razu? Tak, bo nawet jeżeli dostaniesz niefajną odpowiedź Na przykład, wiesz co, było słabo, nie? no to wtedy dostajesz, wtedy było słabo, ale teraz jest zajebiście. Ale w ogóle to pytanie moim zdaniem jest bez sensu, to znaczy zadawanie takiego pytania, bo raz, że to, co mówisz, dwa, bardzo często pierwszy raz z nową osobą wcale nie jest jakiś fantastyczny, no bo, nikt bo, nie wie. bo się ludzie nie znają Ta. jeszcze, nie wiedzą, na co mogą sobie pozwolić, bardzo często czują się zawstydzeni yy, i na nagością, i całą sytuacją, i właśnie no, różnymi czynnikami, yy, jakąś taką intymnością ludzie są bardzo Często po prostu skrępowani. I wydaje mi się, że nie ma sensu przypisywać czegokolwiek temu, temu pierwszemu razowi. Bo ten pierwszy raz bardzo często jest tylko po to, żeby się wyczuć z partnerem. Jak psy sobie dupy, to wy wtedy robicie właściwie to samo. Dokładnie tak. Dokładnie Pro. tak jak mówi Maciek. Dlatego te psy potem nie mówią, ty faj, fajnie się obwąchiwało dupę moją pierwszy raz. Wiesz co, tak nie do końca. <gryw> Dopiero później doceniłam po prostu ten uroczy smrodek. Świeczka o zapachu psiej dupy. Jest taki, jest taki, taki rysunek satyryczny. Ja widzę, że się Jankowi spodobało bardzo, bo pewnie sobie wyobraził swojego kotleta. Jak leży, jak leży w takiej wanience. No, ta... Janek ma korgasa. Kor, 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 korgi wybitnie dupami grają. Więc... A to tak to prawda. Szczególnie jak idą takie tak, po schodach. Tak, takie brzoskwinki. No dobrze, no to to jest odpowiadając na to pytanie... Jest to pytanie, które może nie tyle wstyd zadać, bo to nie jest wstyd. No teraz tylko tak, bo o dupie psa przez cały czas, dzięki Maciek. Kiedy schudnie? Kiedy schudnie, partnerka? Tak. Że boi się o to zapytać. Tak, że to jest wstydliwe pytanie, kiedy schudniesz? To podejrzewam, że jest to pytanie z małpką jeszcze dodał taką zakrywającą oczy, No bo rzeczywiście to jest pytanie, którego się nie zadaje. Ty kiedy ty schudniesz? To zależy pewnie, w jakim się jest y, związku. No, Ile lat i w jakich jesteś w ogóle, jakim jesteś rodzajem człowieka? To znaczy, czy, albo, czy to pytanie zadajesz, dlatego, bo martwisz się o zdrowie partnera i. Czy chodzi o wygląd, bo się wstydzisz pokazywać, nie? Czy bardziej chodzi o to, no jeżeli jesteś z kimś długo i widzisz, że ta, tej osobie zmieniły się dosyć mocno gabaryty, jest to wynikiem czy to jakiejś y, choroby, czy stresu i tak dalej, to ja się nie dziwię, że, że, można, że można to pytanie inaczej zadać, Oczywiście. ale nie dziwię się, że ktoś może się martwić tym, że ktoś nagle przybrał na wadze, bo to może być związane z... Y, po prostu z jakimiś zaburzeniami. Ale to może być na przykład dwie osoby, które były na masie, jak Gimper i Shea, i teraz wchodzą na redukcję. O, albo tak. I on wtedy może zapytać bez podłamu, kiedy schudniesz? Bo wtedy on wie, kiedy on, ona ma cykl chudnięcia, nie? Kiedy mają te cykle swoje jakieś tam sinusoidalne. Ja nie wiem, na czym to polega, ale nasi znajomi też tak napierdalają, że teraz masa, potem rzeźba, nie? I tutaj yy, redukcja i tak dalej, i tak dalej. Hmm. Dużo osób napisało że nie ma takiej rzeczy, razem jesteśmy 12 lat i chyba nie ma takiej rzeczy, zupełnie o nic mówimy sobie wszystko, to bardzo dużo osób mi napisało, mhm. że w ogóle nie mają żadnego problemu, że są na tyle długo już ze sobą i że w ogóle co to ma być za związek, w którym wstydzi się człowiek zadać jakieś pytanie. No to właśnie my podajemy tego typu pytania i staramy się je tutaj, je tutaj umieścić. Dalej. No właśnie, po 14 latach to już o nic. Z 5 minut się zastanawiałam i nic mi nie przyszło do głowy. Czyli znowu odpowiedziała kobieta. Więcej kobiet odpowiada na te ankiety. Mają więcej do powiedzenia dziwnym trafem. Bo jak mężczyźni odpowiadają, to w sumie to o nic. Tematy takie jak ek ze szczegółami, walenie konia, tego typu, co można by się wstydzić. A oni zawsze tym głosem to robią. O, do, to, jest do, to akurat kobieta powiedziała. Jak bardzo go wkurwiam, bałabym się odpowiedzi. Nie, nie wiem, czy to jest wstydliwe pytanie. Jak znaczy, jo może, może dla niej jest. Ja na przykład się nie boję zadawać tego pytania. Ja wręcz, po ja wręcz przed tym pytaniem postaram się, żeby odpowiedź była mocniejsza. No tak jest, to prawda, tak jest z Solą. Czy jestem dobry w łóżku? I to goś zapytał. wstydzi się mm. zapytać. Laski, czyli to jest to samo podobne pytanie do tego? Podobne, ale razem, tak, tylko... niekoniecznie musi to być nie, nie musi chodzić o pierwszy raz. Może po prostu tego no się tak, No to ja to jest ostatnio takie pytanie, oglądałam można ostatnio bać. oglądałam jakiś odcinek Chwili Prawdy i tam bardzo dużo pytań dla uczestnika krążyło właśnie wokół tego tematu. Mm -hmm. Ten pan był samotny i w, w, jakby w ciągu tych wszystkich pytań wyszło na jaw, że większość partnerek, z którymi był, on je zanudzał i. To jest to z tym wariografem, -taki tak naprawdę. Tak, i on tam opowiadał o tym, że on je zanudzał. Do ja opowiadał też, ja też <laughs> o tym, nie, ale ten pan miał pytanie, czy lubi oglądać, jak zwierzęta uprawiają seks w lesie. Ja pierdolę, naprawdę. Ale odpowiedział nie i to była prawda, więc. Wszystko w porządku. Ale naprawdę zadano mu to pytanie. Więc. Ten pan na przykład powiedział, że właśnie on yy, myślał, że znaczy on o sobie myślał, że on jest lepszy, lepszym kochankiem, Aha, a od wszystkich po mniemanie. prostu partnerek, dostaje informację zwrotną, że jest beznadziejny i nudny. To kiedy kurwa myślał, że jest lepszy, jak od wszystkich dostaje taką informację. No, on tak zakłada, że Aha. on że po prostu jest niedoceniony. To jest jego założenie na jego temat. Może nikt nie odkrył jeszcze jego talentu. Możliwe. To znaczy nie, bo miał jakieś partnerki. No, ja o tym mówię, tylko nikt nie odkrył jego talentu, bo nie pozwoliły mu na pewne rzeczy. Może on był, jest... on był wróż... wróżem jakimś jeszcze przy okazji. Wróżem! To może chodzi o to, że jego różdżka po prostu nie drgała w odpowiednich Co miejscach przy wodnych. <śmiech> 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 może to też być tego kwestia. E... Laska tańczy na róże, a koleś jest kurwa wróżem. <laughs> to, to, to jest dobra, dobra opowieść Świetna hip no, to jest pytanie, które może spędzać sens oczu wielu mężczyznom, no bo też w sumie, czego oczekujecie wówczas, jeżeli zadacie to pytanie swojej partnerce? Jeżeli ona odpowie, no może po powiedzieć tak, no jak po powie, że nie. Albo może powiedzieć, tak, tak. No ale właśnie jak powie nie, no to co? To, to już jest. Powód do załamki trzeba szukać innej, nie wtedy. No ale może powiedzieć, że nie, i że można nad tym popracować. Słuchaj, nie jesteś, ale popracujmy nad tym. No. I powiedz, jaka muzyka. Nie, nie Więc... Ja tak się krzywi strasznie. Więc to rzeczywiście są czasami. Nie taki... chciałbyś pracować. Inaczej. Z partnerką, jakbyś tak powiedziała, już byś, już byś miał dosyć. Znaczy, okay. Dobrze jest być szczerym, ważne jest być szczerym w związku w tego typu sytuacjach. Po to, żeby potem nie było przez, wiesz, przez frustracji, przez No właśnie, ale patrz, no powiedzmy, że masz związek, w którym nie zadaj. Znaczy, czujesz, że coś jest nie tak. Jeżeli czujesz, no ale jeżeli ale nie czujesz. wstydzisz się, za... no ale skądś Ci przychodzą te myśli do głowy, mi na przykład takie myśli przychodzą do głowy, ale przychodzą komuś takie myśli do głowy, tak? Bo dostaje pewnie jakiś sygnał, na mm -hmm. przykład. Więc. Jeżeli jest coś takiego, to może warto się zapytać, nawet jeżeli ta odpowiedź ma być trochę bolesna, bo można właśnie nad tym popracować i uratować w ten sposób związek, bo jeśli o tym nie porozmawiają, to nie dojdą do niczego i wtedy ta. Ten partner albo ta partnerka może sobie chcieć poszukać kogoś nowego, bo będzie tak bardzo sfrustrowany. Tak. Ja nie mówię, że to oczywiście tłumaczy, że jest źle, to ktoś sobie może pójść gdzie indziej. Tylko chodzi mi o to, że właśnie niedomówienia prowadzą czasami do takich sytuacji. No to bardzo podobne pytanie jest, bo jak widzicie, większość tych odpowiedzi pytań krąży dookoła seksu. No to kolejne to jest doszłaś. I to też jest takie pytanie, że wstydzi się ktoś zapytać o to, bo sobie myśli no kurwa, jeżeli e, ja tego nie widzę, nie czuję, to chyba nie doszła. Albo ja coś źle widzę, albo nie, no myślę, że nie ma co się wstydzić zadawać takiego pytania. Ja nie widzę w tym pytaniu ja nic wid... skrępującego. Wymyślam ja, ja, e, ja, się, że może być, ale ja... Ja staram się popatrzeć okay. na to, na te pytania pod kątem tego, jakie one są ogólnie wstydliwe, mm -hmm. a nie takie, jakie ja bym, jakiego ja bym nie zadał albo zadał. Bo to też rzeczywiście może być, wiesz, powód do może nie tyle kłótni, co wiesz, laska może odpowiedzieć, tak? Nie zauważyłeś naprawdę? Czyli w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi? No i co, o hemoroidy. Czy po swoim pierdzie z ciekawości wącha? To są takie odpowiedzi, super. Przecież mówiłem, że to z... Mo, jest... Że... Moje community naprawdę spisało się. Normalne Ale... pytania pisali. Dobra, czy żałuję, że przede mną miałeś tak mało partnerek? No, to jest... To kobieta zadała. To więc... jest faktycznie takie pytanie, że, że może być dla kogoś, dla kogoś trudne. Rozumiem, że może być dla kogoś trudne. Tak, jeżeli odpowie ci osoba, że żałuje, to sobie pomyślisz wtedy, kurwa, czyli to oznacza, że będzie szukać teraz mhm. jeszcze, nie? I to też jest ta sytuacja znowu, wydaje mi się, podobna do tej poprzedniej, czyli z czegoś, z jakiegoś powodu przychodzi ci do głowy to pytanie. Y... Ale wiesz, czasami może przyjść do głowy... Też pod wpływem chwili, bo sobie o czymś tam gadacie i tak dalej. I ta odpowiedź na to pytanie może być dla ciebie, no, miażdżąca w takim wypadku, nie? Mhm. Eee, to jest wiecie, zawsze pytanie o tych byłych. Czy byli lepsi? Czy były lepsze? Eee, I tak dalej, i tak dalej. Jakie to ma znaczenie? Czy były był lepszy w czymś. Mm. No ma dla wielu takie znaczenie, że to znaczy, że no, jest nie nie tak dobrze. lepiej o tego pytania nie zadawać Ale to równie, do równie dobrze <laughs> można nie zadawać żadnego pytania ale w takim nie, wypadku. Ale nie, bo to jest takie, no, co ci z tego przyjdzie, że się dowiesz, że yy, były partner robił coś lepiej. No będzie ci tylko przykro, no, no wiesz. No tak, ale to może znaczyć, że możesz się poprawić i robić też coś lepiej. Wiem, ale to powinno jakoś inaczej chyba. Ja wiem, że powinno być inaczej. W sensie, ale to jest nie, to, że to, co to sama można, o tym Tak, seksie. ale to pytanie można inaczej sformułować, bo takie porównywanie się do byłych jest bardzo toksyczne. Mhm. Prowadzi też do toksycznych sytuacji. A potem, jak na przykład tam osoba ogromno, spotka się ze swoim byłym, no właśnie, to właśnie. rodzi ogromną zazdrość, więc to, to, to jest super toksik w ogóle. Więc to, to, to nie jest praca nad sobą. To, no można dobrze, to może, pytanie nie, a inaczej może ona nie sformułować. To zależy, w jakich są relacjach no na są ludzie. Tańczą baciaty. ciabate. Tańczą. Nie wiem. No ja ja też... na przykład ja nie widzę sensu w spotykaniu się z byłymi. Nigdy nie, nie robiłam czegoś takiego, że, też... żeby się spotykać z byłymi, więc też tutaj nie odpowiem na to pytanie. Wiesz, ale są różne sytuacje. to jest kwestia, sytuacje. Też też takiego trochę no. masochizmu to pytanie. I... No, na pewno. I ty, ty ale jest to taki... jest mega toksik. Jest, ale czasami kurwa. Nie może być tak, że wszystkie nasze relacje są pozbawione jakiejkolwiek toksyczności. Ale wszyscy, już o tym rozmawialiśmy, wszyscy są na jakichś poziomach toksyczni. No. Nie ma osób, które nie byłyby gdzieś w którymś y, y, aspekcie swojego życia krys, kry, kryształowi. Y, w sensie zawsze w czymś tak. się znajdzie coś takiego, w czym jesteśmy toksyczni. Zawsze jest ta łyżka prostu no. y, w tym wszystkim, więc... No, Wszyscy ludzie są toksykami. Tak że czasami zadaje się po prostu takie pytania i może one są toksyczne i powodują toksyczne relacje, ale czasami trzeba trochę jadów puścić od żmijki do, do tego, do swojego życia. Węża chyba. Żmiki. Dobra, następne. Że jestem fetyszystą i czy to jej nie przeszkadza? I ja się utrzymuję Pytanie... z tym pytaniem kiedyś, tak miałem, jak byłem młodszy. Jakim ja się jest wstydziłem. fetyszystą? Ja się wstydziłem na przykład, że wie, że jak mam powiedzieć dziewczynie, że nie wiem, podobały mi się stopy, jak ona pomyśli, że jestem jakiś pojebany, tym bardziej, że to nie było wtedy popularne. Jedyną popularną osobą, która mówiła o tym, to był Quentin Tarantino i Szymon Majewski. I to były jedyne osoby, które o tym w jakiś sposób publicznie mówiły. Nikt inny, ja tego nie słyszałem, o tym nie mówił, więc kiedy ja poznawałem jakąś dziewczynę, szczególnie jak ja miałem, nie wiem, tam 15 czy 16 lat, to głupio mi było powiedzieć coś o tym. I dopiero potem tak musiałem tak lekko wdrażać, że a wiesz co, a coś tam i tak dalej. I tak. Jak tak wybadywać ten teren? Czy, czy mogę to powiedzieć, czy to nie wyjdę na debila jakiegoś jebanego? W tej chwili, no problem, a poza tym w tej chwili to już jest takie powszechne i że modne wręcz to się stało, że, e, że jak słyszę, jak ktoś mi, jakiś gość mówi, no bo jestem fetyszystą, ja mówię, spierdalaj, gówno jesteś, ja nie fetyszystą. Ja jestem od 35 lat, a to jest jepsie. Ja jestem truskulowcem fetyszystyczne. No, dla mnie takie pytania w ogóle krążące wokół seksu, nie mówię tutaj o tych rzeczach, o których ja uważam, ja bym je odebrała jako toksyczne. E tak jak już wcześniej, czy jakieś porównywania się mm -hmm. i tak dalej, bo to, to jest dla mnie takie niezdrowe. Ale pytania o preferencje, czy o fetysz, czy to uważam, że są jak najbardziej potrzebne w związku, bo e bardzo wiele rzeczy ułatwiają i bardzo często... Możemy być zdziwieni tym, że właśnie nasi partnerzy absolutnie to akceptują albo przynajmniej chcą sprawdzić, bo nigdy wcześniej nie mieli do czynienia czy to z danym fetyszem i nawet się nie zastanawiali nad tym, czy to ich kręci, czy to ich interesuje. I mogą to sprawdzić. No. Sprawdzić mogą, może im się nie podobać. Ważne, żeby o tym ze sobą rozmawiali, żeby dogadywali po prostu takie, takie rzeczy. No. no właśnie tu kolejne mam: o coś innego w łóżku. Mhm. że ktoś się wstydzi zapytać właśnie, kinky bardziej no, też, że kink fetish mhm. właśnie też, że abyśmy może zrobili coś innego, no to słuchajcie, zawsze może zrodzić różne toksyczne rzeczy, szczególnie jeżeli na przykład okaże się, że tym czymś innym jest na przykład to, że Gość chciałby, nie wiem, przespać się z pięcioma laskami w tym łóżku, które nie byłyby tą osobą. No, o coś innego. W łóżku. Takie, takie pytania też o, o inne osoby, właśnie o jakieś tam trójkąty czy inne wielokąty. No to to już są trudniejsze pytania i faktycznie, bo to już jest wprowadzanie osób trzecich w związek, i to, to już nie jest tylko pytanie o fetysz czy o preferencje, tylko tutaj wchodzą w grę bardzo silne emocje. Emocje I... Twoje, tej osoby i jeszcze. Tej osoby I tej którą, trzeciej, tak? Tam się bierze, nie? Więc to jest bardzo trudny temat. No. Według mnie to jest bardzo trudne. No jest, temat. tak, tak. No i to właśnie coś innego w łóżku, no to zależy, co to jest to innego. No tak, łóżku, to, to mogą być to też rzeczy absolutnie niedopuszczalne yy, no, pod kątem karnym, być, na przykład. A może to być po prostu nowa pościel, no i o to chodzi. Że na przykład ja tylko nienawidzę... bawełna egipska. Jak ja nie nienawidzę zmieniać, kurwa, pościeli. Ja nie kocham, ja kocham spać w czystej pościeli. Ja widzę zmieniać pościeli. Ale w sensie... ty jej nie robisz, to ja to robię. Nie, robię to, bo kurwa muszę podciągać te jebane z gumką prześcieradła gówniane, które się zślizgiwują. Maciek, słuchajcie, Maciek nie zmienia pościeli. Maciek tylko, jak ja już wszystko na, nałożę, to on po prostu bardziej nakłada to jak macie ,80 na ,80, 3, Nie Jak Maciek ma teraz 180 na 1,80m... Nie mamy, no. mamy 160 na 2 No to 1,62. 60 na 2 ciężki, strasznie... Skurwo. Bardzo ciężki, to prawda, bo jest taki strasznie wysoki i, i bardzo, bardzo ciężko się go wyciąga z, z ramy łóżka. Dobra, kolejne. Czy jest ze mną szczęśliwa? Kurde, to smutne y, to pytanie, że boi się, boi się go zadać. To znaczy, że to też jest kolejny raz mamy do czynienia, że coś musi być już nadpsute, coś musi być nie tak, przynajmniej w, w postrzeganiu tej osoby, skoro musi zadawać takie pytania i się zastanawiać, czy usłyszy satysfakcjonującą odpowiedź, nie? Mhm. No tak, to są smutne. Dlaczego chcesz naprawdę tego rozwodu? To ktoś na żarty. Czy włożysz mi palec w pupę? No to, to... No to jest pytanie o preferencję a znowu. A propos. Słuchajcie, nie wstydźcie się zadawać pytań. Zawsze się wstydziłam zapytać, czy mu się podobam. Nie dawał mi tego odczuć w nawiasie. no, no tak zdarza się no że ktoś się wstydzi znaczy e, że moim boi zdaniem się to jest trochę normalne. że się boi trochę tej odpowiedzi no skoro nie ale, daje odczuć tej osobie, że musi się po, znaczy oczywiście, ale zaczęli być też z jakiegoś powodu ze sobą nie jest jego partnerką czy partnerem mhm. e, oczywiście to jest też bardzo przykre że jesteśmy w związku z kimś, kto nie daje nam kompletnie odczuć tego, że mu się podobamy. To musi być naprawdę trudna sytuacja. Ja sobie szczerze mówiąc nie wyobrażam w związku z kimś, z kim ja nie czułabym się, że ja jestem atrakcyjna dla tej osoby. Mi to, jest, mi to jest bardzo potrzebne, żeby czuć. Zresztą ja nie znam osoby, która, dla której nie byłoby to potrzebne. W sensie ja nie znam wśród moich znajomych. Wszystkim moim znajomym jest to potrzebne z tej drugiej strony, żeby mieć to uczucie, że oni są atrakcyjni dla swojego partnera. I no nie mogłabym, ja bym po prostu nie mogła być z taką osobą, która byłaby dla mnie chłodna wiesz, w, w, tej, w tej dziedzinie i, i, i nie dawała mi tego kompletnie odczuć. Ja nigdy nie miałem problemu ze swoją. Ale to nie, nie chodzi o to, że ja się muszę, potwierdzać swoją atrakcyjność. To ja, ja się chcę czuć fajna dla tej osoby. Ja chcę, żeby, ja chcę mieć w głowie, że ja się tej osobie bardzo podobam. Ja na przykład, ale ja rozumiem totalnie co. No, ty mówisz. O to mi chodzi. Tylko. Ja wiem doskonale, jaki jest twój punkt widzenia. Ja tylko mówię, że ja miałem coś takiego, że ja miałem, a to już mówiłem też, że miałem zawsze takie przeświadczenie, że ja raczej jestem brzydki że ja raczej, może nie brzydki, jestem nieatrakcyjny, o, że jestem... E... Jeszcze lepiej, no. No tak, takie Nie, nie ja atrakcyjne. to jest więc, jeszcze gorzej. Więc macie... ja nie oczekiwałem tego, że będę się komuś fizycznie podobał. Ja jestem niesamowicie inteligentny, mądry i zabawny w chuj, więc to mi wystarczy. Ale on tak myśli, naprawdę, więc ja nie wiem. W ogóle ten śmiech tu taki zalotny bardzo. Zalo strasznie zalotny śmiech. Nie, śmieszy mnie to, bo e, ja nie miałem właśnie takiego, wiesz, przeświadczenia, że muszę się komuś tak na maksa podobać, bo wiem, że jak byłem młodszy, to wyglądałem jakbym był, kurwa, jeszcze młodszy. To nie jest przeświadczenie, że ja muszę się komuś podobać, chodzi o to, że ja chcę się podobać o, swojemu Jezu, partnerowi. Że chciałbym, tylko ja nie wierzę swojemu partnerowi, że mu się podobam, nie? Żartuję teraz oczywiście, ale chodzi mi o to, że kiedyś miałem takie przeświadczenie rzeczywiście, no. O, o powód rozstania z poprzednimi partnerami. Że o to ktoś się wstydziłby zapytać. Moim zdaniem błąd, mhm. bo jednak... Duże takie red light. Tak, dobrze jednak wiedzieć, yy, yy, dlaczego się ta osoba rozstała z poprzednimi partnerami, po to, żeby albo wiedzieć, na jakim się jest statku, albo wiedzieć, czego kurwa nie zrobić no, w tym wszystkim. To jest chyba ważne, żeby coś takiego wiedzieć, nie? Czy nie? Um, przyczyny rozstania z poprzednimi partnerami często mogą nam rzucać światło też na to, jak ta osoba, um, jaka ta osoba jest w relacji, um, jakie rzeczy jej przeszkadzają i może się nagle okazać. Na przykład nie musicie brnąć. W, w związek i tracić czasem czas, kiedy na przykład dowiadujecie się od osoby, że rozstała się ze swoimi partnerami z takich powodów, które dla was są jakieś takie mega toksyczne, że, że widzicie to, więc to Was może ustrzec czasami przed związaniem się z jakąś osobą, która może być kompletnie niefajną osobą. Um. Może też wam pokazać wrażliwość tej drugiej mm -hmm. osoby, i możecie też zrozumieć bardziej potrzeby, jakie ma w związku. Wiesz, no, chyba, Może to być w drugą stronę. jakąś traumę z tym związaną, ale to wam też powie, że słuchajcie, mam z tym traumę, no nie chcę za bardzo o tym gadać, ale to też jest jakiś sygnał. No to też dla jest was. red flag dla mnie, że, że ktoś nie chce ze mną rozmawiać, wiesz, o czymś takim. Yy. Bo to pytanie zadaj sobie pytanie: ciekawe, czy to ta osoba czegoś nie odjebała, nie? Raz, a dwa, no wydaje mi się, że partnerzy nie powinni mieć. Znaczy... Nie chcę tak mówić że dla, dla wszystkich złotych myśli. Ja tutaj cały czas jak mówię o czymś, to mówię właściwie o swoich odczuciach. Jasne. Że ja nie wyobrażam sobie być w związku, że muszę mieć tajemnicę, jakieś takie przed swoim partnerem, czy bać się mu opowiadać o, czy to o swojej rodzinie, czy właśnie o swoich byłych. Nie wyobrażam sobie Mroczne tej sytuacji. tajemnice z przeszłości. Tak. Chcę być z taką osobą, zawsze chciałam być z taką osobą, z którą właśnie będę chciała się dzielić przy Wszystkim tym, czym nie chcę się dzielić z innymi ludźmi, no, na tym dla mnie związek partnerski jest przede wszystkim w dużym stopniu oparty na przyjaźni. Ja bardzo potrzebuję mieć w związku tę osobę drugą, taką, która będzie moim partnerem też takim do rozmowy, do zwierzeń, no, do kimś, komu mogę ufać po prostu. Albo do poprowadzenia podcastu. Dobra, czy ukryła przede mną fakt, że mogła zarazić się chorobą weneryczną? To do Roberta Pasuta, nie ma To jest wstydliwe wstydliwe pytanie, kurwa, no nie wiem, bo moim zdaniem to nie powinno być wstydliwe pytanie. W ogóle, jeżeli ktoś ukrywa przed kimś... Właśnie taki fakt, że na przykład ma jakąś chorobę weneryczną i ukrywa tę chorobę weneryczną przed kimś, to jest to trochę chujowe, no. trochę. narażające życie, zdrowie i różne rzeczy kogoś. To też nie jest tak, że jeżeli ktoś ma jakąś chorobę weneryczną, to od razu oznacza, że zdradził on partnera czy partnerkę, bo bardzo często choroby weneryczne wychodzą po latach albo nawracają jak jakiś HPV czy inne rzeczy, które mogły się zdarzyć jeszcze w innych w ogóle okresach twojego życia. Więc no z tym jest różnie. Z tym jest totalnie różnie i ukrywanie czegoś takiego przed partnerem nie ma co się wstydzić pytać partnera o to, czy miał, miała chorobę węderyczną. nie, wręcz trzeba o to pytać to jest super ważne tu na szali macie własne zdrowie i życie, i życie innych osób potencjalnych waszych przyszłych partnerów których będziecie mieli więc to jest mega ważne tutaj nie można patrzeć na to, czy ktoś się poczuje urażony, bo nikt się nie powinien poczuć urażony takim pytaniem to jest najzwyklejsze pytanie Dorosły, które powinny dorosłe osoby ze sobą wymieniać. No. Dorosłe. Chodzi mi dojrzałe na tyle, że uprawiają ze sobą seks. No. no, zdecydowanie tak. Jeżeli jesteś w stanie, w sensie, jeżeli decydujesz się na uprawianie z kimś seksu, to powinieneś mieć też tę odwagę, żeby normalnie zadawać takie pytania. Tak. Ilość partnerów seksualnych. Że wstydziłby się zapytać o ilość partnerów seksualnych. Ale to może dlatego, że sam nie chce być zapytany w drugą stronę? Np. Może, a może być tak, że nagle sobie pomyśli, o kurwa, ale laska ma przebieg, nie? I sobie ją obciąża. Cztery wesela i pogrzeb. No dokładnie to mam tę scenę przed oczami Hugh Grant i Andy McDowell, nie? Jak oni tam wymieniają te cztery laski, ona mu zaczyna wymieniać i nie kończy, nie? I on jest trochę zdziwiony. No słuchajcie, no to zależy, jaki macie do tego stosunek no to jest kwestia, ja, ja na przykład chciałbym wiedzieć, nie? tak absolutnie i nie mam problemu z tym no, jeżeli się wiąże z kimś to chcę po prostu to wiedzieć i tyle no i, no i co, no i tyle bo macie robi potem objazdówkę po, po domach i mówi do tych byłych słuchaj nie odzywaj się do mojej partnerki bo z inaczej porozmawiamy czy użyła dezodorantu myślę, że to też ktoś na żarty raczej napisał to jest też pytanie, które uważam, że w ogóle nie jest wstydliwe, czy to w parze, czy w rodzinie. To jest najzwyklejsze pytanie. Co myśli o tworzeniu związku? To trochę rozmawialiśmy o tym. Czy ogląda pornosy, jak nie jest ze mną? Nigdy nie oglądaliśmy jak coś razem. Aha. A, ale to zapytała kobieta. Mhm. Zapytała kobieta. Czy ale jej teraz partner... właśnie pytanie, czy wstydziła, wstydzi się, czy boi się? Aha, boi się, tak, boi się to było pytanie, się czy wstydzi? Jak ty zadawałeś pytanie? Wsty wstydziłabyś się. Okay. Znaczy, o co wstydziłbyś się zapytać partnerkę? Mhm. A y, tu jest moje pytanie, czy na przykład boicie się y, tej odpowiedzi, która mogłaby paść? Czy z tego wynika wasz wstyd, że, że jest to jakoś połączone ze strachem przed odpowiedzią, którą możecie większość otrzymać? Większość tych pytań, ten, większość tych rzeczy to są pytania, gdzie ludzie boją się odpowiedzi. Mhm. Moim zdaniem, to zdecydowanie tak albo boją się odpowiedzi, to ja albo boją się, że oni sprawia. Ja odpowiem za wszystkich ludzi tak, ogląda, na pewno, bo wszyscy na jakimś etapie swojego życia widzieli jakieś porno, albo oglądają porno i. No, no dobra, nie wszyscy, ale tak z 98% społeczeństwa. Dobra, yy, to jest bardzo ważne pytanie. Czy imponuje jej to, że zdobyłem cztery przyłożenia w jednym meczu w liceum? To jest e, Bandi. Al Bandi, oczywiście, cztery przyłożenia w jednym meczu. No, miał taką szansę, ale kurwa, nie wyszło, nie? E, Czy chciałaby spróbować zrobić alaskańskiego smoka? To domyślam się, że jest jakieś coś zabawnego. W czym jego były partnerki były lepsze ode mnie? Czasem ciekawi, ale strach pytać. Mhm. Czyli tutaj to coś to znowu To mieliśmy podobne strach. pytanie e, jak wcześniej. Czy kocha któregoś z byłych partnerów, z którymi była w związku? No, to jest kocha to tak mocno. No tak, ale wiesz, że może kogoś kochać, bo są ludzie, którzy często chodzą i pierdolą, o ja mam tyle miejsca w moim sercu, że zmieszczą się tam trzy osoby, nie? A w dupie cztery. <laughs> no, no właśnie. To często ja słyszę, ja pamiętam, kiedyś mi tak rzuciła, moja taka prawie dziewczyna jak miałem z 15 lat. że ma sporo miejsca. tak, w swoim mam, sercu. napisała mi to w liście kurwa i że słuchaj, bo ja się tam spotykam z jakimś tam Markiem oprócz ciebie, ale ja mam sporo miejsca w moim sercu, Na pewno się pomieścicie. to <grym> ona <grym jest autobusem. nie jest tu po, tu polewem kurwa. spokojnie, <grym> zmieścisz się. <grym> tak było i pula pula ptłenahead, no, no słuchajcie, no jest to takie pytanie, że rzeczywiście można się bać, bo możesz sobie myśleć, że ktoś na przykład nie wiem, w samych superlatywach mówi o swoim byłym partnerze mm -hmm. i, e, i zaczyna cię to trochę niepokoić, nie? że takie coś się dzieje. Mm -hmm. I to rzeczywiście może, to, bo to jest niepokojące, jeżeli tak się dzieje, naprawdę, że ktoś y, mówi same dobre rzeczy o swoim Albo partnerze. Albo porównuje ciebie do tego partnera. Znaczy, też jest niepokojące, no. jeżeli mówi same negatywne rzeczy o swoim partnerze. No to jest mega niepokojące, jeśli ktoś się bardzo źle o swoim byłym partnerze y, wypowiada. Bo rozumiem, że można powiedzieć, że coś tam nam się nie podobało w zachowaniu jakiejś osoby, ale jeśli ktoś nam napieprza na tę byłą, to, to, jest, to jest wiadomo, że o was też tak będzie mówił. Mhm. To jest. To jest super oczywiste, że tak będzie. No. E, no i że, zdarza się oczywiście tak, że na przykład w kimś nie gaśnie to uczucie do byłego partnera i dalej. Wie, znaczy, ja potem zauważyłem. E, ja to widzę, że, od, że różni ludzie odczuwają sympatię do swoich byłych partnerów i nie mają toksycznych relacji. Mhm. Że była na przykład, był moment, kiedy mieli toksyczne relacje ze sobą, że nie podchodź kurwa z nożem, ale potem oni zaczynają siebie rozumieć bardziej i zaczynają się nawet wręcz kumplować. Tylko, że znika już ta romantyczna relacja, a zostaje taka ludzka. Najczęściej też, kiedy mają. Wspólne dziecko, kiedy wychowują dziecko. To jest jakaś taka serdeczność względem nich, by, a nie tylko wojna Czyli i. Kurwa jeśli zabijanie. jest ta serdeczność, to jest to bardzo zdrowe, no szczególnie jeśli łączą was dzieci. No to tak. Jest to bardzo potrzebne, żeby, coś, żeby taka więź w ogóle się wytworzyła, żeby, żeby ona się utrzymała. Ale to wcale nie jest takie oczywiste. No nie, nie jest takie oczywiste i trzeba to sobie wywalczyć, albo też no postarać Pracować się o to, nie popracować na tym, nad tym. Nad tym tak. nie? Więc no tak, no i to są właściwie wszystkie pytania, które mam. Okay. Wiesz, mam, czy wystarczająco spełniam jego wymagania w łóżku? Mam wrażenie, że nie, ale to jest też trochę pokłosie tych wszystkich innych pytań, mm -hmm. które już tutaj padały? No, więc widzicie, głosu dużo zabrały kobiety. Mężczyźni, dużo żarcików tutaj poszło, no ale to też jest u mnie na Instagramie, więc czegóż się można było spodziewać w tym wszystkim? Jeżeli wy macie jakieś pytania wstydliwe i tak dalej, których byście, byście wy się wstydzili zadać swojemu partnerowi, to oczywiście też możecie napisać je w komentarzu tutaj. No dobrze. To... Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Tak, podzielcie się w komentarzu swoimi pytaniami albo dajcie znać, co myślicie na temat tych. Pytań, które tutaj padły. Może macie jakieś inne przemyślenia zupełnie niż my, i kompletnie się z tym, co tu powiedzieliśmy, nie zgadzacie. Albo jak zgadzacie się, to też możecie. Zawsze jest jakiś komentarz dla zasięgu. Słuchajcie. Oczywiście komentarz dla zasięgu. Trzymajcie się buziaki. Pa,